Geopolityczny, dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj 10 marca w tureckiej Antalii odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergija Ławrowa i Ukrainy Dmytro Kueby. W tym spotkaniu, które trwało około półtorej godziny, wziął udział także szef dyplomacji tureckiej Mewlut Çavuşoğlu, który występował w roli Pośrednika. Te, to spotkanie było. Nastawione na szukanie rozwiązań dyplomatycznych, roz, roz, omawiano kwestie i zawieszenia broni. Chodziło te, o temat 24-godzinnego przerwania m, ognia, tak aby rozwiązać najbardziej palące potrzeby humanitarne. Natomiast no, wydaje się, że tutaj żadnych postępów w, tym, w tej kwestii nie osiągnięto. Y, omawiano oczywiście szeroko pojęte kwestie problemów humanitarnych i y, 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 y te, y te kwestie związane z potencjalnym właśnie zawieszeniem. Zawieszeniem, zawieszeniem broni. Natomiast to, co jest istotne w kontekście tego spotkania, to informacje, które podały media ukraińskie, opierając się na nieoficjalnych źródłach w Ministerstwie Spraw. Zagranicznych. Ukraińskie media opublikowały listę rosyjskich żądań wobec władz w Kijowie. I myślę, że warto przyjrzeć się nieco bliżej, nieco dokładniej właśnie tym punktom, które ukraińskie media wymieniają jako rosyjskie żądania. I myślę, że można je streścić w kilku takich podstawowych punktach. Po pierwsze, Rosja mia, ma się domagać deklaracji Ukrainy o nieprzystąpieniu. Do NATO. Chodzi o to, aby Ukraina ogłosiła swój status jako neutralny. Taki można powiedzieć, Poza blokowy status, przy czym to bardzo istotne. Media ukraińskie to też podkreślają, że gwarantem tego, tej neutralności Ukrainy miałaby być Rosja. Ro, Moskwa tutaj ma domagać się podpisania oficjalnie takiej deklaracji o neutralności i takim pozablokowym statusie Ukrainy, czyli poza blokami polityczno-militarnymi. Po drugie, tym, tym żądaniem rosyjskim ma stać się... Przywrócenie językowi rosyjskiemu statusu języka urzędowego. Chodzi o to, aby język rosyjski stał się drugim obok języka ukraińskiego, językiem państwowym Ukrainy. Trzecie żądanie to nic innego jak uznanie Krymu jako terytorium. Będącego częścią Federacji Rosyjskiej, czyli tak naprawdę uznanie przez Kijów aneksji, legalności właściwie aneksji Półwyspu Krymskiego w 2014 roku. Czwarte żądanie to uznanie niepodległości tzw. Donieckiej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, czyli tak naprawdę pójście w ślady. Federacji Rosyjskiej w ślady tej decyzji, którą, którą zatwierdził dekretami Władimir Putin 21 lutego tego roku, czyli uznania niepodległości tych samozwańczych republik. Kolejne piąte żądanie to to nic innego jak żądanie demilitaryzacji Ukrainy. No, oczywiście, wszystkie te żądania są niezwykle kontrowersyjne z punktu widzenia ukraińskiej racji stanu, czy kontrowersyjne mówiąc bardzo, bardzo delikatnie, oczywiście. Natomiast to żądanie demilitaryzacji Ukrainy zakłada, zakładałoby wyrzeczenie się. Posiadania przez Kijów jakiejkolwiek broni ofensywnej. Oczywiście to, co uznamy za broń ofensywną, musiałoby być sprecyzowane w, odpowiednim, w odpowiedniej umowie, w odpowiedniej deklaracji. Natomiast, no, biorąc pod uwagę doświadczenia, doświadczenia historyczne, myślę, że tutaj na pewno Ukrainie z punktu widzenia Rosji nie wolno byłoby posiadać na przykład samolotów bojowych. No, czyli tak naprawdę Ukraina stałaby się państwem bezbronnym, jeśli chodzi o. Ponowienie ewentualnej agresji w przyszłości. I wreszcie szóste żądanie, szósty punkt, który, który podają media ukraińskie, to nic innego jak żądanie delegalizacji partii politycznych i różnego rodzaju organizacji społecznych, no na przykład organizacji pozarządowych, które zdaniem Moskwy reprezentują poglądy neonazistowskie czy też nacjonalistyczne. Chodzi także o, o usunięcie czy też unieważnienie ustaw. Które zdaniem Moskwy gloryfikują nacjonalistów. No, myślę, że tutaj chodzi o te postaci związane z organizacją ukraińskich nacjonalistów, z Ukraińską Powstańczą Armią i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że tak naprawdę Moskwa do tej pory nie, nie dokonała żadnej istotnej korekty swoich pierwotnych żądań wobec, wobec Ukrainy. To, że minister Ławrow cały czas domaga się od Kijowa oficjalnej rezygnacji z aspiracji do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, nadania rosyjskiemu statusu. Języka urzędowego, drugiego oczywiście obok ukraińskiego, uznania aneksji Krymu i niepodległości obu tych tak zwanych republik ludowych w Donbasie, czy kwestia denazyfikacji Ukrainy, to oczywiście w cudzysłowie denazyfikacji Ukrainy, czy demilitaryzacji ukraińskich, ukraińskich sił zbrojnych. No, to tak naprawdę to są, to są te punkty, które cały czas od początku tej nowej odsłony rosyjskiej agresji na Ukrainę cały czas się pojawiają. Zresztą widać, że trudno mówić o jakiejkolwiek płaszczyźnie negocjacyjnej, która mogłaby w najbliższym czasie umożliwić osiągnięcie porozumienia, przynajmniej patrząc na ten przebieg działań, działań zbrojnych w ciągu ostatnich dwóch, dwóch tygodni, no i biorąc oczywiście pod uwagę także te skale tych, tych rządów. Tych żądań rosyjskich. Faktem jest, że no, ta odporność i, i, i wytrwałość. Yy państwa ukraińskiego, samego społeczeństwa ukraińskiego też nie jest nieograniczona. No musimy sobie z tego zdawać sprawę, że, że zarówno prezydent Wołodymyr Załęski, jak i cały ukraiński establishment polityczny i oczywiście także dowódcy wojskowi muszą brać pod uwagę wiele czynników, począwszy od kwestii skali ofiar wśród ludności cywilnej, ale także skali zniszczeń infrastruktury, bo tutaj mówimy nie tylko o infrastrukturze krytycznej, ale w ogóle infrastrukturze miejskiej, budynkach, w ogóle całych miastach, biorąc pod uwagę no, także straty, które, które tutaj strona ukraińska ponosi. Jeśli spojrzymy na dane podawane przez chociażby doradcę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Olega Ustenko, to już widzimy, że po tych dwóch tygodniach tej nowej agresji, nowej odsłony agresji rosyjskiej przy, przeciw Ukrainie, straty poniesione przez, przez Ukrainę mają wynosić na około 100 miliardów dolarów. No, biorąc pod uwagę, że obecnie gospodarka światowa nie jest w najlepszej, w najlepszej sytuacji, mówiąc, mówiąc delikatnie, właściwie mamy do czynienia z recesją, no to kwestia odbudowy Ukrainy będzie niezwykle trudna. Zresztą ja osobiście uważam, że Beneficjentem tej, tej wojny na Ukrainie, tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, będzie ten, kto odbuduje Ukrainę. I pytanie, oczywiście, jaki kapitał będzie odbudowywał to, to, to państwo. Myślę, że bardzo poważnie trzeba brać tutaj pod uwagę perspektywę, zarówno na przykład Niemiec, jak i, jak i Chin. Ale oczywiście tutaj tych wariantów jest znacznie, znacznie więcej. I w tym momencie, po tych dwóch tygodniach i po tych już Kilku rundach rozmów, także tej rozmowie, właśnie wczorajszej w Turcji, warto się zastanowić, jakie. Jakie opcje, jakie scenariusze są dzisiaj na stole? Oczywiście nie dysponuję tutaj żadnymi danymi wywiadowczymi, ani amerykańskimi, ani ukraińskimi, ani rosyjskimi, ani polskimi, więc tutaj będzie to, będą to takie scenariusze oparte o, o, można powiedzieć, materiały w otwartym dostępie i o doświadczenia historyczne. Myślę, że możemy sformułować kilka takich podstawowych scenariuszy, które oczywiście nie są jedynymi, które mogą, które mogą nastąpić. Myślę, że dzisiaj bardzo trudno y, kreślić ze stuprocentową pewnością to, co się w ogóle wydarzy, w szczegółach, zwłaszcza to, co się może wydarzyć. Myślę, że dzisiaj jesteśmy w absolutnie przełomowym momencie. Ale do rzeczy. Myślę, że wśród tych kilku takich podstawowych scenariuszy, pierwszy to, dość, to, to może być na przykład dosyć szybkie zakończenie, zakończenie konfliktu, czyli dojście do jakiegoś porozumienia. I moim zdaniem to jest na dzisiaj, przynajmniej po tych wczorajszych rozmowach, mało prawdopodobne. To znaczy nie wierzę w to, żeby dzisiaj strona ukraińska zdecydowała się na tak daleko idące ustępstwa wobec, wobec Rosji. Myślę, że drugi. Drugi scenariusz to jest przeciąganie się tego konfliktu na nie kilka tygodni, a może nawet kilka, nie tylko na kilka tygodni, ale nawet na kilka miesięcy. Z punktu widzenia oczywiście i Ukrainy i z tych strat, które Ukraina ponosi, ale także z punktu widzenia Rosji doświadczonej bardzo mocno sankcjami, i oczywiście także Rosji, której grożą, grozi wybuch niezadowolenia społecznego, a zwłaszcza tego niezadowolenia wśród. Politycznego, no jest to również bardzo ryzykowny scenariusz. Niemniej jednak, z punktu widzenia interesu geostrategicznego Rosji, on może mieć pewne, pewne w cudzysłowie, pozytywne, pozytywne efekty. No bo jeśli przyjmiemy, że celem Rosji nie jest Ukraina, a zmiana europejskiego porządku bezpieczeństwa. Nie mówiąc już o międzynarodowym czy globalnym porządku, ale mówimy tutaj o, o chociażby odnosząc się do tych żądań rosyjskich z 17 grudnia ubiegłego roku, to niewątpliwie pośrednim efektem tych działań kinetycznych na Ukrainie je, są działania hybrydowe przeciwko państwom Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przeciwko Polsce. Ponieważ Polska jest pośrednio ofiarą tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, mam na myśli oczywiście ogromną presję migracyjną. Z punktu widzenia ostatnich dwóch tygodni, Należy jak najbardziej docenić wielkie zaangażowanie społeczeństwa polskiego i te wielkie akty ofiarności. Natomiast z punktu widzenia no, dłuższej perspektywy, niewątpliwie tak duża presja migracyjna obecnie. Według oficjalnych danych to jest na stan na 11 marca, to jest ponad 1 400 tysięcy uchodźców w Polsce. Szacunki, np. Na Organizacji Narodów Zjednoczonych, mówią o potencjalnej liczbie uchodźców, nawet kilkukrotnie wyższej w perspektywie najbliższych tygodni czy miesięcy. No to, to pokazuje skalę problemu, problemu humanitarnego, a nawet Potencjalnej katastrofy humanitarnej, to oczywiście jest wszystko, wszystko zależy od kwestii zorganizowania tej, tej, tej pomocy dla uchodźców i ewentualne, ewentualnego wsparcia przez, przez inne organizacje, przez Unię Europejską i tak dalej. Natomiast faktem jest, że jest to ogromne wyzwanie i ogromne niebezpieczeństwo, które grozi również państwu, państwu polskiemu, jeśli chodzi o destabilizację sytuacji wewnętrznej. Kolejna opcja, którą warto, kolejny scenariusz, który warto wziąć pod uwagę, to jakiś jakaś forma przewrotu politycznego, czy też polityczno-wojskowego w Federacji Rosyjskiej. Mówiąc o przewrocie politycznym, mam na myśli oczywiście taki przewrót, który byłby sygnowany przez jakieś frakcje w służbach specjalnych rosyjskich. Absolutnie nie podejmuję się tutaj nakreślenia jakiegokolwiek bardziej szczegółowego scenariusza w tym zakresie. Myślę, że te wysiłki zachodnich kremlinologów, kreślenia takich, takich scenariuszy są skazane w, przede wszystkim na, jakich, na różnego rodzaju Domysły na różnego rodzaju hipotezy, które nie mają potwierdzenia w twardych, w twardych danych, więc nie chciałbym tutaj absolutnie spekulować, ale myślę, że taki scenariusz potencjalnego przewrotu, nazwijmy to przewrotu pałacowego, należy również, również założyć. Kolejny, kolejny scenariusz, który, który myślę, że można, można założyć hipotetycznie, to włączenie się do do, do wojny innych państw. Mam na myśli przede wszystkim, oczywiście, Sojusz Północnoatlantycki. Biorąc pod uwagę fakt, że na jesieni tego roku odbędą się wybory uzupełniające do kongresu, no to myślę, że z punktu widzenia Partii Demokratycznej ten horyzont listopada 2022 roku jest bardzo istotny. To znaczy, myślę, że absolutnie nie jest to coś, co, co, co można lekceważyć w amerykańskiej polityce zagranicznej, która też jest w pewnym sensie oczywiście w pewnych kwestiach wypadkową różnego rodzaju tarć wewnętrznych różnego rodzaju właśnie interesów wewnątrz politycznych czy, czy, czy po prostu interesów wewnątrz Stanów Zjednoczonych i myślę, że tutaj ta presja na chociażby wprowadzenie strefy zakazu lotów nad, nad Ukrainą może, może rosnąć. Tym bardziej no może także rosnąć różnego rodzaju presja na chociażby blokady obwodu kaliningradzkiego, bo i takie pomysły się pojawiają. Takie pomysły pojawiają się w krajach natowskich. Także słyszałem w Polsce jednego z polityków opozycyjnych, który wspominał o takiej blokadzie Kaliningradu. I to jest rzeczywiście scenariusz, który mógłby doprowadzić do włączenia się do wojny innych Innych państw. No i wreszcie scenariusz, scenariusz piąty to użycie przez Federację Rosyjską broni masowego rażenia na Ukrainie, tak aby zmusić jak najszybciej Ukrainę do bezwarunkowej kapitulacji. No i tutaj oczywiście mówi się, a wielu analityków, komentatorów porusza kwestię użycia różnej broni, od broni biologicznej, przez chemiczną, aż na taktycznych ładunkach jądrowych. Oczywiście tutaj moim zdaniem. Zastosowanie tych dużych ładunków jądrowych byłoby absolutnie przeciwskuteczne dla, dla Moskwy, natomiast zastosowanie niewielkich taktycznych ładunków jądrowych mających wywołać efekt psychologiczny nie tylko wobec rządu w Kijowie, ale także wobec wobec Zachodu, myślę, że potencjalnie, hipotetycznie można także, można także jak najbardziej założyć. Z punktu widzenia państwa polskiego myślę, że to, że, że ta wojna przybliża się do Polski, to, że atakowane są, są obiekty infrastruktury wojskowej na zachodniej Ukrainie, czy to w Łódzku, czy w Stanisławowie, czyli stosunkowo niedaleko od Polski, no też pokazuje, że te skutki będziemy, będziemy ponosić pośrednio, przynajmniej na razie pośrednio, jeśli Chodzi o tę wojnę. Natomiast kwestia tego, czy Polska udźwignie ten wielki ciężar no, pomocy humanitarnej dla, dla Ukraińców, jest jednym z wielkich znaków zapytania. To znaczy, jest to wielki sprawdzian dla państwa polskiego, ale jest to potencjalnie wielkie niebezpieczeństwo, bo, ponieważ no, taka fala kilku milionów uchodźców, o tyle o ile w perspektywie, w takiej, w takiej krótkiej perspektywie mogą, nie musi stanowić wielkiego zagrożenia dla państwa polskiego, to jednak w perspektywie długookresowej, biorąc pod uwagę stan systemu ochrony zdrowia w Polsce, stan systemu obrony cywilnej, stan w ogóle systemu pomocy społecznej, no, może, może, że tak powiem, stwarzać tutaj ogromne, ogromne pola różnego rodzaju napięć społecznych, ale także podglebie do ingerencji przez obce służby specjalne, w tym oczywiście rosyjskie czy białoruskie, które mogą prowadzić działalność operacyjną nakierowaną na silną pola Społeczeństwa, na wywoływanie napięć etnicznych, na napięć różnego rodzaju społecznych, i to jest, i to jest rzeczywiście jedno z tych, z tych największych zagrożeń dla państwa polskiego w najbliższym, w najbliższym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o realne zagrożenie wojną, oczywiście nie możemy tego absolutnie, absolutnie wykluczyć. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o te kwestie negocjacji rosyjsko-ukraińskich, wydaje się, że działania rosyjskie w tym momencie są obliczone bardzo mocno na, na eksodus ludności, ludności, ludności cywilnej na nie tylko tę migrację zewnętrzną, ale także na migrację silną migrację wewnętrzną, tak aby spowodować jak największe problemy społeczne wewnątrz Ukrainy, ale także aby objąć tymi działaniami. Myślę, że bez cienia przesady możemy nazwać te, te działania pośrednie działaniami hybrydowymi, także aby objąć takie państwa jak Polska, aby ta presja migracyjna była właśnie tym elementem oddziaływania, negatywnego oczywiście oddziaływania na państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję Państwu za uwagę.